Witajcie! Czas na drugą część naszej przygody z zoogeografią. Dzisiaj opowiem Wam o ssakach występujących na jednym z najcieplejszych kontynentów, czyli o mieszkańcach Afryki. Zapraszam! Czy wiecie, że Afryka jest domem bardzo wielu niesamowitych zwierząt? Wiele z nich to prawdziwi rekordziści. Największym ssakiem lądowym na świecie jest nie kto inny, tylko słoń afrykański. Dorosły samiec może ważyć 7 ton, czyli tyle, co wielka ciężarówka lub 7 samochodów osobowych. Charakterystyczną cechą słoni jest trąba, czyli nic innego jak zrośnięty z górną wargą nos. Z kolei rekordzistą prędkości jest najszybszy ssak lądowy na świecie, czyli gepard. Na krótkim dystansie może biec nawet 110 km na godzinę. Spośród innych dzikich kotów geparda wyróżnia lekka sylwetka, charakterystyczna linia łez na pyszczku oraz cętki w postaci ciemnych plamek na płowej sierści. Czas na mis piękności, elegancji oraz gracji, czyli na żyrafę. To oczywiście rekordzistka wzrostu. Samce mogą mieć blisko 6 metrów wysokości. Czy wiecie, że bardzo długa szyja żyrafy zbudowana jest z 7 kręgów, podobnie jak u pozostałych ssaków, w tym również u nas, ludzi? Dzięki takiej budowie żyrafa nigdy nie martwi się, że będzie głodna, ponieważ tylko ona jest w stanie dosięgnąć do najwyżej położonych gałązek ze smakowitymi listkami. A teraz kilka słów o królu. Królu lwie. W odróżnieniu od innych dzikich kotów, lwy nie są samotnikami. Żyją w stadach złożonych z kilku samic, dominującego samca oraz młodych. Zadaniem samca jest obrona terytorium, samice zaś polują i wychowują potomstwo. Lwia grzywa jest atrybutem panów. To symbol ich męskości, który dodatkowo chroni głowę w czasie walk o dominację. Hipopotam to po grecku koń rzeczny. Na swoją nazwę zasłużył dzięki temu, że jego przysmakiem są rośliny, a większość czasu spędza w wodzie. Mimo sympatycznego wyglądu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zwierząt Afryki. Broniący swojego terytorium dorosły, ważący ponad 3 tony samiec, który biegnie z prędkością 40 km na godzinę, może być śmiertelnie niebezpieczny. Uważajcie na hipopotamy. Na koniec krótki i łatwy test. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli z nim żadnych problemów. Pytanie pierwsze. Jak nazywa się najszybszy ssak lądowy na świecie? Dodam, że żyje w Afryce. Pytanie drugie. Z ilu kręgów zbudowana jest długa szyja żyrafy? I pytanie trzecie. Jakie zwierzę nazywane jest koniem rzecznym? Pamiętajcie, jeśli macie kłopoty z odpowiedzią na jakiekolwiek z naszych pytań, zawsze możecie wrócić i obejrzeć naszą prezentację raz jeszcze. Do dzieła!